witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na haul zakupowy, pokażę Wam, co ostatnio kupiłam. Nazbierało mi się trochę tych rzeczy, zrobiłam pierwszy haul. Zanim go zmontowałam, dokupiłam jeszcze parę rzeczy, więc go usunęłam i nagrywam go jeszcze raz. Mam tutaj kosmetyki do pielęgnacji, kosmetyki, ubrania i dodatki, w ogóle wszystko. I zapraszam do oglądania, ale zanim jeszcze filmik, to jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco, to dajcie suba. Kliknijcie taki dzwoneczek, żeby Wam się wyświetlało powiadomienie, kiedy dodam filmik. Dodajcie mnie na Snapie, na Insta, wszystko macie podane w opisie i już zaczynamy haul. Zacznijmy może od ubrań. Więc pierwszą rzeczą jest ta ramoneska, którą mam na sobie. Zwykła, czarna ramoneska z Diversa, nie ma co o niej dużo mówić. Prosta, zwykła, czarna i tyle. Kolejną rzeczą jest kurtka, w której chodzę niemal codziennie, jest ona idealna na każdą pogodę, czy jest chłodniej, czy trochę cieplej. Jest taka kurtka z Hausa, granatowa. Bez kaptura. Dalej mam dwie pary bucików. I tak, są one jedne troszkę brudne, gdyż już chodziłam w nich, chodzę w nich codziennie praktycznie. Są to Air Force białe. Już trochę przestarzały model, trochę już przejedzone przez wszystkich, ale zajęło mi sporo czasu szukanie fajnych butów i Stan Smithy mierzyłam i Superstary i wszystkie inne. Superstary mi się nie podobały. Dużo butów mierzyłam. Jedyne, które mi się właśnie spodobały, to były te, więc te kupiłam. Jeszcze, o ile długo już w nich chodzę w miarę, to jeszcze są czyste. Jeszcze to jest taka śnieżna biel, mogę powiedzieć, ale są naprawdę fajne. Na początku pierwsze parę dni, a nawet tydzień, dwa, to była masakra, gdyż tutaj jak macie mnie na Snapie, to pewnie widzieliście, bo pokazywałam, jak mi lewy but. Lewy but to jest w ogóle masakra. Lewy but zrobił mi odcisk aż do krwi. Tutaj po prostu miałam uczucie, że mi but łamie nogę w połowie, ale już to przeszło, jest wszystko w porządku, nie robi mi się odciski, ani nic, buty się trochę rozeszły, więc już są spoko, ale na początku jakbyście mieli takie wrażenie, to się nie załamujcie, bo to przejdzie. Bardziej może eleganckie. Takie buciki z H&M-u. Z takimi tutaj srebrnymi jakby paskami. Taki element ozdobny. Na takim delikatnym podwyższeniu. Nie za wysokie, nie za niskie. Są bardzo wygodne, ale są takie chwiejne, że tak powiem. Wygodne, ale chwiejne. O tak, ale fajne są. Dobra. Kolejną rzecz... Aha, przypomniałam sobie, że kupowałam jeszcze choker. Zwykły taki tutaj ze złotym elementem. Zwykły choker, on jest z Hausa. Ja go wiele razy dodawałam na zdjęciach, na Insta mogliście go widzieć. Więc jeżeli nie macie mnie na Insta, to powinniście dodać, bo zazwyczaj oznaczam tam rzeczy, które mam na sobie. I teraz rzecz, która jest albo kochana, albo nienawidzona, czyli okulary. Co to takie okulary? Ja mam takie same przeciwsłoneczne, ale one są, to są zerówki, one nie są przeciwsłoneczne. To są po prostu zwykłe okulary. Ostatnio moje ulubione, dosyć często w nich chodzę, super wyglądają w połączeniu z chokerem, z koszulą i w ogóle perfekcja. No jest duży na nie hejt, niektórzy je właśnie lubią, a niektórzy nienawidzą, tak jak mówię, ale kupiłam je w H&M, jakby ktoś był ciekawy, bo jest zawsze o to dużo pytań. Teraz przejdźmy do kosmetyków, zacznijmy może od kremów i tych innych takich rzeczy. Na początku pokażę Wam krem antybakteryjny, żel myjący, powiedziałam krem chyba na początku, nie wiem, mniejsza. Jest to żel myjący z Jai, Woyotok Trądzik. Takiego teraz używam do mycia twarzy, wcześniej używałam z La Roche'a, natomiast teraz przestawiam się na taki i jest w sumie w porządku. Dalej kupiłam sobie również z Jai, ostatnio w ogóle polubiłam kosmetyki z Jai, do demakijażu mleczko nawilżające, mleczko micelarne nawilżające. Tam były dwa, do skóry normalnej i zwykłej chyba, a ja wzięłam do suchej skóry, czyli do mojej, i znaczy teraz do mojej i do mocnego makijażu. Z takim niebieskim kółeczkiem jakby ktoś. I te kosmetyki są naprawdę w spoko cenie, dla każdego myślę dostępne i są fajne. Dalej mam dwa kremy nawilżające, jeden używam na dzień, drugi używam na noc. Ten na dzień jest troszkę mniej nawilżający, go nakładam pod makijaż i sprawdza mi się super. Kuracja ultra nawilżająca, mocznik 3%, emulsja do twarzy dzień, noc, ale ja używam na dzień. Nawilża, wygładza, regeneruje.
na dysfunkcję skóry suchej. No taki po prostu. Na Snapie również pokazywałam screeny, dużo osób robiło, tak więc myślę, kto mnie ma na Snapie, na Insta, to jest po prostu ze wszystkim do przodu. I drugi krem, który jest bardziej nawilżający, nakładam go większą warstwę na noc, więc rano budzę się z taką nawilżoną skórą, fajną, nie schodzi mi skóra, a teraz mam po prostu... skóra mi non stop schodzi, więc muszę tą skórę jak najbardziej nawilżać. Jest to taki krem z jaj również, Bio Aloes, cera normalna i sucha, w moim przypadku sucha. Tak jak mówiłam, ja go używam na noc, chociaż jak jestem w domu na przykład to na dzień i się nie maluję, to sobie nakładam też i on tak sobie się wchłania długo i wchłania i wchłania. I do tego miałam jeszcze różne maseczki również z jaj, aczkolwiek je już zużyłam. Dalej mam coś, co również teraz ratuje moje usta. Niedługo Wam zrobię filmik, co i jak, o co chodzi z tą skórą i tak dalej. Tak myślę przynajmniej, że niedługo. Mam Carmex truskawkowy. Ratuje moje usta. Praktycznie już go mam malutko, ale naprawdę ma fajny zapach takiej mamby. Smak ma bardzo sztuczny, ale swoją robotę robi, czyli nawilża mi usta, bo jak po prostu wyjdę bez niego z domu, to po prostu skóra mi schodzi, krew mi leci z ust i... No, bez tego sobie po prostu teraz nie wyobrażam funkcjonować. Dalej kupiłam sobie na przetestowanie kredkę do oczu, do linii wodnej bardziej, z Smart Girls Get More 06 Nude. Na przetestowanie po prostu, więc jakoś tam nie wyceniałam się z tym. I ostatnia rzecz, z której jestem zadowolona. Bardzo dużo osób mi zwróciło uwagę z tym, że używam złego bronzera, jest pomarańczowy na mojej twarzy. Może teraz wydaje się, że jest pomarańczowy, bo jestem blada, ale jak latem się opalę i później się tak wrzesień, październik maluje, to wygląda w porządku. Aczkolwiek faktycznie możliwe, że teraz jestem za blada do tamtego bronzera, więc na razie go odstawiłam i kupiłam sobie nowy, który jest super. Po prostu nie ma drobinek, nie świeci się, jest matowy. Jest w chłodnym odcieniu przede wszystkim, co jest najważniejsze, czyli nie mam pomarańczowej plamy. I jest to bronzer Skobo, on był w spoko cenie, chyba 20 zł, więc wydaje mi się, że jest to naprawdę okej cena. Taki, zaraz Wam podam numerek. Numerek to jest 311 Nubian Desert. 311, tak. I jest super w odcieniu chłodnym, więc dla mnie jak najbardziej ekstra. Jedynym jego minusem jest to, że jak dotknę go już pędzelkiem, bo chcę nałożyć, to troszkę się kruszy. Ale ja nie ma problemu, bo ja to później z powrotem pędzelkiem biorę i na drugi policzek nakładam, więc... Tak, ale bronzer jest naprawdę spoko. Jak tak patrzę, to już chyba w sumie wszystko. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał, że Was nie zanudziłam, nie był monotonny, nudny i tak dalej. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału, jeżeli jesteście nowi, albo jeżeli po prostu jeszcze tego nie zrobiliście, wchodzicie na mój kanał od czasu do czasu, to dajcie suba i widzimy się w kolejnym filmiku. Pa, pa!